ale wiecie co? Na przykład ja mam coś takiego, że są gry, których nawet nie chciałbym zobaczyć zremasterowanych. Ja na przykład nie jestem jakimś totalnym fanem remastera Diablo 2 Resurrected. On wygląda naprawdę bardzo dobrze. No robiło go... Bluepoint go robiło, prawda? Ale wydaje mi się, że tak jakby oryginalna wizja artystyczna niektórych gier jest bardzo dużym elementem moich wspomnień i tego, jak ja tą grę widzę, jak ja tą grę zapamiętałem i co tą grę tak naprawdę definiuje. Nie chciałbym na przykład zobaczyć zremasterowanego Tekkena 3. Dla mnie... Sorry, Vicarious Vision, nie Bluepoint. My bad, Vicarious Visions. I Tekken 3 jest dla mnie przepiękny w tym, jak wygląda. Fable jest dla mnie przepiękny w tym, jak wygląda i Anniversary to jest jakieś totalne gówno, prawda? Nie chciałbym zobaczyć Heroesów przeniesionych całkowicie na 3D trójki. No nie, to po prostu by nie dało rady. Te niektóre gry są rysowane, prawda? Chciałbym zobaczyć remaster akurat Fallouta 2. To akurat bym chciał, ale to dlaczego ta gra jest grą, która najbardziej potrzebuje remastera względem wszystkich innych. To jest temat na zupełnie inny materiał, ponieważ to jest gra, która ma świetnie stworzony swój podstawowy system rozgrywki, a jej dodatkowy, dodany system rozgrywki w remasterze mógłby dodać jej tylko dodatkowej głębi, ale to nie na dzisiaj materiał. I na przykład GTA, trójka, San Andreas i Vice City jest właśnie tą serią, gdzie mamy do czynienia z taką groteską dosłownie w tej grafice, nie? Że one są kwadratowe, że to mi w Resetti tak obiega dziwnie. Patrzcie, i teraz dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Ponieważ można byłoby powiedzieć, że ten remaster jedynie ma to upscalować i zostawić tą oryginalną wizję artystyczną, ale mi to trochę zalatuje tymi, którzy grają w Gothica na jakichś Union modach i DirectXie najnowszym i jakichś niesamowitych cieniach. Przecież Gothic na jakimś najnowszym DirectXie wygląda jak totalne gówno. To się tak gryzie, to jest tak totalnie bez gustu, bo z jednej strony masz kwadratowego bezimiennego, a z drugiej strony masz jakieś wodotryskowe cienie, no nie? Przecież to wygląda paskudnie i Gothic jest przepiękny w takiej formie, jak wygląda. I na przykład w przypadku takiego GTA też nie chciałbym, żeby ten remaster tak wyglądał. Albo to remasterujesz tak, że to jest totalnie przeniesione, dosłownie zremake'owane na całkowicie realistyczny 3D, albo nawet nie robisz takiego upscalingu gównianego.